Cześć, Paweł Ćwik z tej strony. Witam w trzeciej części kursu Java od zera. Dziś zajmiemy się instalacją IDE. IDE jest to skrót, który rozwija się do zintegrowanego środowiska deweloperskiego, czyli narzędzia, które bardzo, ale to bardzo pomaga nam w tworzeniu programów. Obecnie w ekosystemie języka Java istnieją trzy główne IDE, a mianowicie jest to NetBeans, jest to Eclipse oraz IntelliJ. W tym kursie będziemy korzystać z tego ostatniego, czyli IntelliJ IDEA. Klikam na Download i tutaj mamy dwie wersje, Ultimate i Community. Nas interesuje wersja Community. Jest to wersja darmowa z możliwościami, które w zupełności nam wystarczą do tego projektu. Natomiast wersja Ultimate jest to wersja płatna. Płatność jest chyba w formie subskrypcji, czyli co rok płacimy ileś tam. I wersja Ultimate niepodzielnie króluje, jeśli chodzi właśnie o płatne IDE i w pracy najczęściej używa się właśnie wersji Ultimate IntelliJ'a, więc tym bardziej dla osób, które chcą się nauczyć programować, a potem zacząć pracować w zawodzie programisty, bardzo dobrze jest zacząć od wersji Community, tak by już z IntelliJ'em się oswoić. Dobrze. Klikamy na download przy wersji community, czyli czarny guzik. Ściągnie nam się plik exe. Gdy się nam on ściągnie, odpalamy, przechodzimy przez kreator instalacji. W czasie instalacji nic ciekawego się nie dzieje, więc pominę ten krok. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Jeśli nie, zapraszam do komentowania. Tak więc odpalamy IntelliJ'a. Otworzy się nam okno. I teraz tak, jeśli odpalasz IntelliJ'a po raz pierwszy, to będziesz musiał bądź musiała kliknąć przez parę początkowych okienek, zgodzenie się z warunkami użytkownika, defaultowe ustawienie podstawowych wtyczek, pozwolenie bądź nie na wysyłanie do IntelliJ'a statystyk użytkowania, tego w jaki sposób korzysta z IntelliJ'a, oraz pojawi się okienko powitane, gdzie będzie można wybrać New Project. Jeśli już z jakiegoś powodu IntelliJ był u Ciebie zainstalowany, wybieramy File, New i Project, by stworzyć nowy projekt. Przy wybraniu Create New Project z okienka tego zupełnie początkowego przy pierwszej instalacji wylądujemy dokładnie w tym samym miejscu. Screeny z instalacji na zupełnie świeżym systemie są dostępne na blogu. Gdyby ktoś sobie nie poradził, można tam przejść krok po kroku. Teraz tak, wybieramy Project SDK. Możliwe, że IntelliJ nie złapie tego od samego początku, więc gdyby tutaj było No SDK na czerwono, wybieramy New i podajemy i wybieramy ścieżkę do zainstalowanego w pierwszej części kursu SDK. Gdy już to mam za sobą, klikamy Next, nie zaznaczamy żadnego z tych trzech punktów. Tutaj również zostawiamy wszystko puste i teraz podajemy nazwę projektu, niech to będzie Hello World klasycznie. Niżej mamy, gdzie dokładnie na naszym dysku zostanie utworzony plik projektu, raczej katalog projektu, i klikamy Finish. Pojawi nam się okno z listą podstawowych skrótów, czyli Double Shift otworzy nam okienko wyszukiwania, Project View Alt plus 1. Czasami to okienko jest już widoczne od samego początku, zaraz do niego wrócimy. Ctrl-Shift-N, przejście do dowolnego pliku, Ctrl-E, ostatnio używane pliki i tym podobne skróty. Nimi będziemy się zajmować w trakcie trwania kursu, więc na razie nie ma się co nim przejmować. Ważne, że gdyby po lewej stronie nie pojawiło się takie drzewko projektu, wcisnąć Alt plus 1, choć generalnie ono powinno się otworzyć. I teraz tak, u góry mamy Hello World, jest to nasz katalog naszego projektu. Niżej mamy External Libraries. Na chwilę obecną nas to nie interesuje. Jeśli to rozwiniemy, mamy tutaj SDK oraz listę wszystkich modułów z Java, jakie są dostępne w tej podstawowej wersji. Na dole mamy Scratches and Console. To również na razie nas nie interesuje. I teraz tak, otwieramy Hello World, czyli plik naszego projektu. Tutaj mamy dwa katalogi i jeden pliczek. I teraz tak, .idea jest to
katalog z plikami XML, które dotyczą tylko i wyłącznie konfiguracji Twojego środowiska, Twojego IDE, czyli tego, co właśnie mamy otwarte. Tego generalnie ręcznie nigdy nie ruszamy. Następnie mamy na niebiesko zaznaczony katalog source. Tutaj znajdują się źródła naszego programu. Na końcu mamy Hello World EML. Jest to plik również, z którego korzysta IntelliJ. Oznacza, że ten projekt może zostać otwarty w IntelliJ-u. Również nic z nim ręcznie nie robimy. Czyli generalnie .idea i Hello World EML ignorujemy. Teraz tak, przechodzimy do niebieskiego katalogu SRC. Jest on oznaczony na niebiesko, dlatego że IntelliJ na niebiesko oznacza katalogi z plikami źródłowymi. I teraz tak, prawy klik na SRC, klikamy New i tu mamy Java Class. Na razie nie będziemy zagłębiać się w to, czym jest klasa. I nazwijmy ją Main App. Po prawej stronie, niestety bardzo małą czcionką, ale już powiększam. Po prawej stronie pojawił nam się Public Class Main App napis oraz dwa nawiasy klamrowe. Ta część po prawej stronie jest to tak zwany edytor i tutaj będziemy modyfikować nasz kod źródłowy. Teraz wracając do klas. Na chwilę obecną klasy dla nas będą to pliki, z których składa się nasza aplikacja. Napiszmy teraz w nowej linii takie sformułowanie: public static void main string nawiasy kwadratowe args, otwieramy nawias klamrowy, następnie system.out.println, witaj świecie. Co w tym momencie zrobiliśmy, to stworzyliśmy naszą pierwszą funkcję. Do nich jeszcze wrócimy, więc się nie przejmuj, po prostu przepisz to, co właśnie zrobiliśmy, czyli public static void main, nawiasy okrągłe, string, nawiasy kwadratowe, args, następnie system.out.println, witaj świecie. I jest to nasz pierwszy program, który ma za zadanie wypisać na konsoli, terminalu, napis witaj świecie. Możemy teraz to wszystko skompilować z poziomu konsoli, odpalić z poziomu konsoli i zrobić wszystko z poziomu konsoli. Natomiast jest o wiele łatwiejsza droga właśnie dzięki IDE. Mianowicie odpalamy to w ten sposób, że klikamy w taki trójkącik, który pojawił się po lewej stronie, w moim wypadku przy linijce numer 3, i wybieramy Run Main App Main. I teraz u dołu strony pojawi nam się kolejne okno, trzecie już, z takim terminalem wbudowanym w IntelliJ'a. Znaczy, on tutaj używa defaultowego terminala CMD, no ale tutaj nic nie musimy wpisywać, on po prostu uruchomi poleceniem. Tu mamy to polecenie Java Exe, Java Agent, tak dalej, tym nie musimy się przejmować. Odpali nasz program i linijkę niżej widzimy napis witaj świecie. Czyli dokładnie to, co podaliśmy w tych cudzysłowiach i nawiasach okrągłych dla komendy system.out.println. Więc mamy klasę, mamy metodę i mamy komendę. Na razie tylko te trzy słowa niech Ci wejdą do głowy. Zagłębimy się w to wszystko w następnym odcinku. Więc na chwilę obecną mamy trzy obszary robocze w IDE IntelliJ. Po lewej stronie mamy drzewo projektu. Tutaj widzimy, pojawił się kolejny katalog out, gdzie mamy katalog Hello World, w nim main app.class. W to również zagłębimy się później. Więc tu mamy strukturę katalogu naszego projektu. Mamy katalog out, katalog source, plik main app, który jest klasą javową. Po prawej stronie mamy edytor, gdzie edytujemy pliki z kodem źródłowym. A u dołu mamy terminal, który pojawi się, gdy odpalimy nasz pierwszy program.
Do naszego słowniczka więc doszły dwa nowe pojęcia. ID jest to narzędzie służące do pomocy przy pisaniu programów. Podświetla nam błędy składni, podpowiada składnie i wiele innych możliwości, na przykład to uruchamianie z poziomu ID, a nie za pomocą komend terminala. Oraz klasa, jest to pliki, z których składa się program w języku Java. Rozbudowała nam się również definicja terminala, znanego również jako linia komend bądź konsola, czyli tekstowy interfejs użytkownika, z poziomu którego możemy odpalić programy. I dodatkowo to tutaj pojawiają się wyniki działania komendy system.out.println i przypominam, że na konsolę zostanie wyplute to, co jest w cudzysłowiach w tej komendzie. I do domu masz dwa zadania. Pierwsze co, to zamień wyświetlany tekst z naszej metody mainApp na witaj i pod następnie twoje imię. Następnie utwórz nowy projekt o nazwie Room Reservation System. Tam dodaj klasę o nazwie mainApp i metodę public static void main, która ma wypisać na terminal zdanie witaj w systemie rezerwacji pokoi autorstwa, no i tam wstawisz swoje imię, nazwisko, ksywkę, co tylko sobie wyobrazisz. To było na tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.